Witam, prawda? Witam, prawda? Lecimy dalej. Spoczynek szlachty. Mamy pochodnie, czas zapalić płomień. Ogólnie jestem ciekaw, jak zrobili w ogóle te lodowe statuły tutaj, bo na przykład w Skyrimie te manekiny, na które zakładaliśmy pancerze na przykład w domu, to były NPC-ty, które po prostu miały skrypt, że one się nie poruszają. No, pamiętam to, no. Niekiedy śmieszne sytuacje z tego wynikały, bo niekiedy te NPC-ty potrafiły się hakować i one ożywały. Słyszałem o tym, no. A, bo my teraz się wracamy tą drogą, co żeśmy przeszli. Zrobiliśmy takie tam kółeczko. I teraz się wracamy tą samą ścieżką. Coś... Znajoma właśnie ta wiadomość była. I to nocne niebo Skyrim. No. No jak nie, co nie jestem na tych śnieżnych lokacjach, to mi tak kurwa tęsknię za jakąś zimą dobrą. Ja normalnie mógłbym, wiesz, na wakacje pojechać w zimowe regiony na zasadzie, że ludzie z reguły jadą tam, gdzie są ciepłe kraje, coś, żeby było właśnie ciepło, żeby można było się wyjebać na słońcu, a ja bym pojechał kurwa gdzieś tam w zimowe rejony. Okej, teraz trzeba najebać. Ile? Niedźwiedź. Niedźwiedź, wiesz co robić. Dobra, jest pierwsza pokonana. Dobra, są. Krew trolla, dobrze, że to przeżyłeś. Znów jestem sobą. Droda kazał nam tańczyć, jak nam zagra. Masz sporo krzepy, że pokonałeś Lorda Agomara. Kim właściwie jesteś? Nazywam się Krwawy Joe, a ty kim jesteś? Agomar Mroźny Szron, były władca tej warowni. Zostaliśmy zaatakowani wiele lat temu przez wiedźmę szukającą zemsty na naszej rodzinie. Warownią rządzi teraz ze szczytu droda z lodowego pogranicza, zwiastunka naszego upadku. Po prawdzie to właśnie teraz tam jest. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Nic poza tym, że nasz dom wciąż podlega atakowi, co z kolei prowadzi do kolejnej rzeczy. Mój potomek zmierzał na szczyt prosto w szpono drody, zwie się Eborik. Pomożesz mu tak jak pomogłeś mi? Stawię czoła wiedźmie. Ten mój potomek udał się na szczyt prosto w mordercze sidła drody. Jestem pewien, że nic mu nie jest. Członkowie rodu mroźnego szronu to twarde sztuki, ale może potrzebować odrobiny pomocy. Jak do tego wszystkiego doszło? Ubolewam, że nie było ci dane słyszeć o rodzie mroźny szron. Nasza rodzina zyskała sławę jako łowcy wiedźmy. Byliśmy bohaterami dla prostych ludzi. Lubiliśmy zapraszać ich na uczty w zamku, gdzie mogli się nami zachwycać. To było przyjemne. Jak zginąłeś?
Pewnej nocy na nasze spotkanie z mieszkańcami dotarła wiedźma szukająca zemsty za napadnięty przez nas sabat. Potrzyła się pod sędziwą wdowę, a my otworzyliśmy do niej nasz dom. Co się wtedy stało? Zaatakowała zaciekle, niektórych zamrażając, a innych zabijając przeszywającym lodem. Chciała się zemścić na rodzie Mroźnoszron za zabicie jej rodziny. Gdyby nie była wiedźmą, współczułbym jej w obecnej sytuacji, gdybym mógł. Zabiłbym ją bez wahania. Żegnaj. No tak. Typowe zachowanie wiedźmy. Nie spodziewaliście się, co? This doorway's been sealed. There must be another way to the summit. Musi być inna droga na szczyt. Profesjonalny bosik. O nie, 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 nie. Żadnego oleju mi pod nogami. Rękawiczki za stówkę. Droda z lodowego pogranicza. Czyżby to już? Tą drogę to musimy troszeczkę wyżej jeszcze pójść, ale to jest chyba jakiś poboczny bosik. Thank you.
Teraz mamy, wiadomo, inne czasy, nie? Ale tak sobie wyobraź, kurde, żeby człowiek tak raz w życiu chociaż przeżył jakąś taką bitwę, no nie? Jakąś taką wyprawę, przygodę w zasadzie, wiesz, nie wiem. Oczywiście my ogólnie nie potrzebujemy takiej gówna w swoim życiu już dzisiaj, więc to nie jest jakby rzecz, którą chcemy, żeby się wydarzyła. Ale na zasadzie, że nie wiem, gdzieś tam wybywasz gdzieś do jakiegoś obcego kraju i okazuje się, że po prostu musisz stoczyć jakieś walki właśnie, żeby przeżyć. Pokonujesz jakiegoś skurwiela centralnie, zabijasz go, nie? No wiadomo, że będzie później, że w obronie własnej i tak dalej. I ten. I normalnie tak jakbyś jakiegoś questa zrobił, tylko że w życiu prawdziwym, nie? I ogólnie mówię, no nikt takiego zagrożenia w życiu po prostu nie potrzebuje dzisiaj. Więc nikt tego nie chce, ale jakbyś już takie coś przeżył w swoim życiu, to potem byś miał do końca życia, kurde, historię do opowiadania, nie? I to nie byle jaką w sumie. Kiedyś, kurde, właśnie rycerze jacyś czy coś, to co chwilę gdzieś tam wybywali na jakieś bitwy, kurde. Normalne życie, nie, nie? Kolejny kamień. The transmute fog spell turned out more useful than I thought. Would never have gotten through the last dungeon now, or the summit. There are many reasons not to go. I can hear blasting winds at the top of that ladder, and there is a chill that strikes the bone. Any manner of beast could be waiting for me, but I will not shame my family by walking away. Jest i droda. Do it. To jakaś, kurde, legendarna bitwa i tylko co jakiś czas niewinne pociąganie nosem. W sumie chłodno jest tutaj w Skyrim. Ja w ogóle jestem jakiś dziwny, nie wiem. No nie siądę przy kompie, żeby coś nagrywać albo stream odpalać, to się muszę zakichać, kurwa, totalnie i dopiero. I ogólnie nie, że tak jak mam cały czas jak siadam przy kompie, bo nie wiem, byłbym uczulony na coś, co jest przy kompie. Tylko kurde, jak mam coś nagrywać, no.
tylko wtedy. W sensie, że nie wiem, pop killer, czy tam pop filter, jak to nazywa, to nie jest brudny. Ale no. Trofeum. O, jest ten gościu z hologramów. Chyba. Tak, to jest on. Na ósemkę, ale zimno. Gdzie ja jestem? Wiedźma Droda zamroziła cię zaklęciem. Zabiłem ją. Ocaliłeś mi życie. Długo z tą wiedźmą rozmawiałem. Z Drodą, zanim mnie zamroziła. Moja rodzina sprawiła jej i wielu jej podobnym osobom mnóstwo przykrości. Odbuduję te warownie, ale nie będzie już stanowić siedziby polowań na wiedźmy. Możesz tu wrócić, kiedy tylko zechcesz. To miejsce wkrótce odzyska swój dawny wygląd. Wszyscy będą mieli widziani, miejscowi, może nawet wiedźmy, jeśli zechcą się zreformować. Droda twierdzi, że wiedźmy nie są złe. Zobaczymy. Zamierzasz pomóc wiedźmom? Nie do końca, w końcu jestem z rodu Mroźny Szron, ale nie będę też na nie polował. Według Drody przysporzyliśmy im wiele cierpienia. Jeśli mówi prawdę, to być może moi przodkowie zasłużyli na to, co ich spotkało. Muszę to przemyśleć. I tak oto kolejny problem rozwiązany. Droda z lodowego pogranicza. Tak więc zostaje nam już tylko pęknina. Gdzie było to pęknina? Pęknina była chyba zaraz przy tym forcie na południu mapy. Przy przejściu na kamienną kaskadę jest ten, kapliczka żelaznego fortu. No. Stamtąd się szybko udamy do tego lochu. La. Ta kapliczka jest, ten loch jest chyba zaraz za fortem. Byłeś kiedyś tak najebany, że nie trafiłeś do domu? Aż tak to chyba nie. Choć raz jak byłem, pomieszkiwałem przez rok w Łodzi, to była taka sytuacja, że chłopakami żeśmy się tam zgadali na wspólną naukę, która się oczywiście skończyła tym, że żeśmy się mocno spili. I ciężko potem minie. Trzeba było odprowadzić chłopaków po ich mieszkaniach. I skończyło się na tym, że tam troszeczkę pobłądziliśmy, zanim ja na przykład wróciłem z powrotem do swojego mieszkania. To nie zgubiłem się tak, żeby kompletnie nie trafić, ale chwilę błądziłem po mieście po pijaku. No tak, no jak nie jesteś u siebie, to może się zdarzyć. No ja, żeby do domu nie trafić, to nie. Nie miałem tak. Nie miałem nigdy tak, że miałem misja dom, że dobra, już idę do domu i po prostu nie wiem, gdzie jestem nagle, nie? W sensie, że w ogóle nie tam, gdzie miałem iść, to jestem, kurwa, czy coś, nie? Nie miałem takiej akcji.
Święta próba. Wchodzisz właśnie do grupowego lochu. Co jest za to pociąganie na samolot? Coś kuło. Ja chyba muszę mieć jakieś lekkie uczulenie, nie znieczulenie. Oj, ja chyba kojarzę. Ale bardzo lekkie chyba. Kojarzę ten loch. To był pierwszy loch, którego zrobiłem solo na main postaci. Mrocznie, ale i ogniście. Wyglądasz mi na twardą sztukę. Czy zechcesz pomóc przedsiębiorczemu Danmerowi? Jakiej pomocy potrzebujesz? Święta próba to niebezpieczne, aczkolwiek korzystne miejsce na dorobienie się majątku. Tak się składa, że mam trochę grosza i czekam na grupę zawodników, na których mógłbym postawić. Wyglądasz mi na idealnego kandydata. Skąd takie przypuszczenie? Zaufaj mi, mam do tego oko. Wchodzisz w to czy nie? Jeśli dobrze ci pójdzie, podzielę się z tobą moją wygraną. Mówiąc szczerze, moglibyśmy zbić tu fortunę. Prawdziwą sztuką jest jednak uzyskanie wstępu do środka. Pewnie, czemu nie? Jesteś gotowy, żeby wejść do środka? Tak. Dobrze, już się obawiałem, że stchórzysz. Dobra, to jest... Ogień walki. Ogień walki. It's good to be back. Guards, would you be so kind as to open the gates? I bring fresh fighters for the games. You ain't allowed in here, Tolris. You know that. I brought you some new competitors. Surely you can make an exception. Now, be a good lad and open the gates. I'll be the judge of it. Let's see if they got the right stuff. Derzog's attack. Your answer. Now kindly open the gates. There's a good lad. I guess that'll do. Open the gates. Podoba mi się ten lekki dysonans. Tutaj mamy śnieg, a zaraz obok płynie lawa. No fajnie to wygląda. To jest ten kontrast, nie? Your man forfeited the match. I owe you nothing. Lies. There was no forfeit. You lost, and now it's time to pay. Coin or flesh, the choice is yours. Now, surely we can come to some mutually beneficial arrangement? Enough talk. Kill them all. This is where we part, my friends. I will see you inside. Speak to my giant friend here to gain entrance. Grunt sprytny. Nie macie tu wstępu, wynucha. Dlaczego nie? Zbyt duży tłok. Mamy miejsce tylko dla jednej grupy. Za dużo ich tu. Pokonacie je, to może wejdziecie do środka. Prościzna. Już najebaliśmy przy jednym, może teraz tych, to? Co? Dobra. Yeah.
Twardy jesteś, być może wystarczająco twardy na próbę, a może i nie. Jak mogę udowodnić, że jestem wystarczająco twardy? Może zmierzysz się ze mną, skoro nalegasz? Nie zdążysz się zamachnąć, a jednak zdążę. Sorry, Grunt. Wchodzimy na arenę. Udało wam się, pewnie oczarowałeś tego giganta swoim urokiem osobistym. Coś w tym stylu, co teraz? Pierwsza arena nazywa się Dziurą, to trafne, choć mało obrazowe określenie. Obecnymi czempionami Dziury jest stado. Mogą przejść dalej tylko po pokonaniu wszystkich pozostałych uczestników, w tym was. To wszystko, po prostu ich pokonać? Pewność siebie, to mi się podoba, to jednak doświadczeni zawodnicy, którzy wiedzą jak rywalizować. Zdążyłem stracić wystarczająco dużo pieniędzy stawiając przeciwko nim. Zdarzyło ci się już obstawiać przeciwko nim? Owszem, i w ten sposób narobiłem sobie u nich długu, większego niż mógłbym kiedykolwiek spłacić, ale przecież nie można być dłużnikiem nieboszczyków, prawda? I tu właśnie pojawiacie się wy, mam plan, który może przechylić szale na waszą korzyść. Jestem gotowy, bierzmy się do dzieła. Ruszajcie i pokażcie im, na co was stać. Jest to pytanie, czym jest święta próba. Ale to jak... nie chce mi się dowiadywać. Wiesz, czym jest święta próba? To jest jakiś test na czempiona, już do końca nie pamiętam, co tutaj on tłumaczy. To jest jakiś taki konkurs dla najlepszych wojowników tutaj z Kairi. Ogólnie fajnie wygląda ten loch, naprawdę fajnie tu jest. Zanim wstąpimy na arenę, przerwa między odcinkami. Na razie. Na razie.